Witam. Dzisiaj złożę i pokażę, jak wygląda krosnoarabeska gil. Możemy złożyć krosno na dwa sposoby, prosto albo zygzak. Mam już uszykowane części tu na ramę, 40×56, a tutaj na nogi. Zaletą gila jest to, że każda noga jest osobna i można spróbować dopasować ramki nieoryginalne. Nakrętki mają dwie wielkości. Te do mocowania ramy są większe, żeby łatwiej dokręcać wałki z klipsa. A te od nóg są mniejsze, żeby nie przeszkadzały. Tak prezentują się nogi w dwóch opcjach złożenia. Prostej i w zygzaku. Pokażę zdjęcia już złożonego gila. Zaletą opcji gila w wersji zygzak jest to, że gdy postawimy go na stół, to rama będzie wystawała za krawędź mebla, dzięki czemu zyskamy swobodę ruchu, gdy haftujemy na dwie ręce. Kiedy lubimy zrelaksować się podczas haftu na fotelu lub w kanapie, opcja prosta gila będzie właśnie dla nas. Możemy wtedy przesunąć do siebie krosno, siedząc pomiędzy drewnianymi nogami arabeski. Tu zdjęcie z mniejszą ramą 25×32. Gdy mamy niski stół, możemy wyprostować nogi gila, dzięki czemu rama będzie zawieszona wyżej. Teraz przechodzimy do wymiarów w centymetrach. Podstawa 38 cm, środkowa część 26, wspornik na ramę 25. Do zestawu dołączona jest również instrukcja złożenia krosna. Czytelnie rozpisana opcja pierwsza prosta i opcja druga zygzak. Mam nadzieję, że film był przydatny. Do zobaczenia!